W związku z uruchomieniem tego oddziału terenowego na terenie Olkusza miałyby się odbywać egzaminy na kategorie A i B prawa jazdy. Oczywiście ta decyzja władz wojewódzkich i powiatowych ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jednymi z takowych przeciwników są chociażby władze samego Olkusza, które są przeciwko utworzeniu takiej placówki na terenie ich miasta. Dlaczego? Powiem szczerze, ciężko mi powiedzieć, dlaczego jest opór władz miasta. No ale okej, skoro ten opór jest, należy tutaj zastanowić się dlaczego i na pewno należy to w jakiś sposób rozważyć. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, aby w Olkuszu powstał ośrodek ruchu. Jestem tego zwolennikiem i popieram decyzję zarówno Portu Krakowskiego, władz wojewódzkich, jak i władz powiatowych. Na pewno wzrośnie ranga Olkusza. Natomiast, co za tym idzie, nie jestem w tym swoim byciu na tak jakimś bardzo zagorzałym zwolennikiem takiego rozwiązania. Dlaczego? Ano przede wszystkim dlatego, iż, no nie oszukujmy się, Olkusz jest miastem dość małym. Nie znam Olkusza, więc nie będę się tutaj na temat trudności skrzyżowań w tym mieście, problemów parkingowych itd. Natomiast na pewno będzie on dużo łatwiejszy do uczenia się czy też do zdawania egzaminu, aniżeli chociażby Kraków czy Katowice. I tutaj argumenty przeciwników powstawania tegoż ośrodka w Olkuszu jak najbardziej do mnie przemawiają. Co jeśli taki 18-latek, mieszkaniec Olkusza czy też okolic Olkusza, powiatu olkuskiego, za rok czy dwa pójdzie na studia do Katowic czy do Krakowa? Śmiem wątpić, że on sobie w tym mieście jako kierowca nie poradzi. Zwyczajnie sobie nie poradzi. Ponieważ jest tam na pewno dużo większy ruch. Dochodzą nam tramwaje. Ale znowu trzeba na to wszystko spojrzeć od drugiej strony. Od wielu, wielu lat WORT katowicki ma oddziały chociażby w Tychach czy Jastrzębiu-Zdroju, gdzie tramwajów nie ma i nigdy nie było. A egzaminy są tam przeprowadzane ho, ho, ho i jeszcze trochę. Jakoś nikt nie narzeka, że ludzie z Tychów czy z Jastrzębia, jak przyjadą do Katowic, to sobie nie radzą. Więc jak każdy problem ma on dwie strony. Pójdźmy dalej. Ja jestem, powtarzam po raz kolejny, jestem na tak powstanie ośrodka ruchu drogowego w Olkuszu. Powstanie tego ośrodka na pewno odciąży chociażby Dąbrowę, Kraków czy Oświęcim, właśnie od tych elek, na które tak wszyscy
nie będący w tej branży, nie mający nikogo z rodziny, kto by dopiero uczył się jeździć, na które to Elki tak wszyscy narzekają, że Elki blokują, blokują, blokują i blokują. Dlatego niech powstają kolejne ośrodki w kolejnych miastach, aby te miasta, w których już wordy są, które to tak wielce Elki mają korkować i blokować, aby ten ruch na ujazdy rozkładał się na większą ilość miejscowości. Ja pójdę dalej. Jeżeli kiedykolwiek zmieni się forma przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy, jestem za tym, aby w każdej gminie był ośrodek egzaminacyjny. Na przykład przy urzędzie gminy, aby urząd gminy, urząd miasta miał obowiązek wyznaczyć miejsce, gdzie będą odbywały się egzaminy na prawo jazdy. Dlaczego nie? Ale aby coś takiego powstało, musimy oczywiście zmienić też formę tego egzaminu. Ja już wielokrotnie się wypowiadałem na temat formy egzaminu, jaka ona powinna być, że jestem przeciwnikiem tego, jak to jest dzisiaj, że tak naprawdę musimy nauczyć się kilku skrzyżowań, bo egzaminator nas będzie próbował brać pod włos i wydaje nam w jakiś tam dziwny sposób polecenia i tylko tego się trzymamy. Mam nadzieję doczekać czasów, że egzamin będzie wyglądał na zasadzie, że na placu manewrowym osoba zdająca dostanie polecenie dojazdu do jakiegoś miejsca i wtedy nie będzie problemu, czy to jest, czy egzamin rozpoczyna się w Olkuszu, w Siewierzu, czy nie wiem, w Mierzęcicach, czy jeszcze w jakiejś innej niewielkiej gminie. Wtedy nie będzie problemu, bo i tak z tej miejscowości ta osoba będzie musiała pokazać, że potrafi jeździć. Że z Olkusza będzie się musiał przemieścić, nie wiem, w kierunku Klucz, Jaroszowca, w kierunku Dąbrowy, pojechać do Bolesławia, do Bukowna. Może w kierunku Sosiny, z kierunku Jaworzna, jest w stronę Szczakowa. Natomiast no, na dziś ja mam nadzieję, że władze wojewódzkie i władze powiatowe jednak swój pomysł wcielą w życie i powstanie kolejny ośrodek ruchu drogowego w Olkuszu. I mimo sprzeciwu tamtejszych mieszkańców, tamtejszych władz, że jednak będzie możliwość zdawania egzaminu w Olkuszu.